i siebie w A, czyli ty utworze. Tak. nagrasz to dla mnie Tak, i tak. ja sobie potem będę mogła przyciąć. Tak, ja ci to wszystko prześlę. To już się nagrywa. Też. Fantastycznie, Więc dziękuję ja się bardzo. wyłączam, żeby tutaj się nie widnieć i wrócę, jak skończycie. Dobrze, dziękuję Dobrze. bardzo. Słuchajcie, dobry wieczór w ogóle. Bardzo serdecznie Was witam w te chłodne już dni. Jakby na to nie patrzeć, trochę się rymuje z historią opowiedzianą w Niedźwiedziu. Byłam dzisiaj na zewnątrz i czułam ziąb i później wróciłam do domu, obejrzałam Niedźwiedzia i czuję ziąb, więc gdzieś to wszystko ze sobą się tutaj wiąże. Ale muszę Was przedstawić, bo jak wiecie, ten materiał znajdzie się później na moim kanale na YouTubie, który nazywa się Kajutex. I tam wrzucam rzeczy różne, ale też staram się wrzucać rozmowy na tematy, które mnie naprawdę jakoś nomen omen grzeją. I właśnie tak jest w przypadku waszego filmu w ramach Erotyki 2022. A moimi gościniami oczywiście są Anna Jadowska, reżyserka, i Monika Pikuła, otwórczyni głównej roli, czyli roli Lotty. Już chciałam powiedzieć Loli. Niedźwiedzia powinnaś powiedzieć, roli Niedźwiedzia. O, już się zaczyna ciekawa rozmowa. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Mam milion pytań tak naprawdę. Wszystkie są bardzo trudne. Ja liczę, że Ania będzie odpowiadać, więc... O, nie, no słuchajcie, nie, nie, nie. Najpierw zacznę może, bo ja jednak mam tak, że lubię się dzielić swoimi wrażeniami na temat tych rzeczy, o których rozmawiam, a nie staram się być taką przeźroczystą, nie wiem, silącą się na jakąś obiektywność osobą, bo przecież to tak się nie da. Bardzo, bardzo mi się podobała wasza część. Ona była, na serio się wyróżniała w całej antologii, bo tam jest dużo się dzieje bardzo w niektórych propozycjach. Oczywiście każdy znajduje coś dla siebie. Ja się bardzo dobrze poczułam z waszą historią i poczułam, że ona jest jakoś o mnie i dla mnie i jest moja, więc przede wszystkim za to bardzo dziękuję. I każdy pewnie, i każda ma inaczej w tym kontekście, bo jest jednak kilka rzeczy do wyboru. Więc to, co mnie najbardziej uderzyło, i mam takie słowo zapisane tutaj, podkreślone na żółto w moich notatkach, to jest słowo umiar. Bo ja mam takie wrażenie, zresztą jak patrzycie może na mój kadr, że wszystkiego jest bardzo dużo i bardzo jesteśmy bombardowani cały czas różnymi przekazami, różnymi obrazami. I właśnie chciałam zapytać, jak to, czy to słowo umiar to było coś, o czym wy myślałyście, pracując jeszcze razem z Grażyną Plebanek, Aniu, nad tym tekstem, żeby właśnie stworzyć go w ramach antologii. Jak to tu działało? Bo to jest takie coś, co mnie strasznie uderzyło, więc z tym przychodzę. Przychodzę ze słowem umiar na dzień dobry. Wiesz co, nie wiem z czego on wynika. Myślę, że on troszeczkę ten umiar, czy takie skupienie się na detalu, opowiadanie makro, to jest taki trochę moment, w którym ja się znajduję i tak opowiadam, ale to też jest czasowe, mam wrażenie, że to się dzieje teraz we mnie i taki świat mnie interesuje też, jak oglądam filmy czy czytam książki. Natomiast no, nie jest to świadomy wybór, tylko jakieś takie intuicyjne szukanie czegoś, co mnie też dotyczy i co ja lubię oglądać i co mnie się podoba w kinie. Tak? Mm-hmm. A mogłabyś powiedzieć trochę o współpracy z Grażyną Plebanek? Jak właściwie też ta kwestia wyglądała? I pytam tu nie tylko o pracę reżyserki ze scenarzystką, ale też o taką czysto ludzką komunikację, bo też się zastanawiam, jak to przebiegało właśnie w ramach pracy nad tym waszym konkretnym filmem, w ramach filmu właściwie, tak to trzeba by określić. No myśmy miały na początku wszystkie reżyserki jakieś takie podstawowe założenia, jakie miałyby być te historie, czyli umówiłyśmy się na dystopię i na to, że będzie tam zawsze jakaś scena erotyczna opowiadana przez kobietę, w której kobieta jest podmiotem i tak dalej. Natomiast w ogóle ten projekt miał takie korzenie bardzo, w cudzysłowie, towarzyskie. Tak? To nie była jakaś wykoncypowana idea, tylko wszystkie byłyśmy poruszone tym, co się dzieje, czarnymi protestami, tym, jak atmosfera w naszym kraju się zmienia, jak stereotypy dotyczące kobiet teoretycznie
bardzo restrykcyjne robią się jeszcze bardziej restrykcyjne. Gdzieś się czułyśmy wszystkie tą nadchodzącą atmosferę i za tą intuicją szłyśmy, ale to było bardzo właśnie niewykoncypowane, niewinięte, tak jak typowy filmowy scenariusz, tylko raczej był to nasz taki sposób wypowiedzi, w związku z tym, że zajmujemy się filmem, to postanowiłyśmy się wypowiedzieć w tej sprawie filmowo, tak? Bo wszystkie jesteśmy kobietami, każda ma z nas inne życie, natomiast gdzieś wspólne rzeczy nas dotyczą i podobnie patrzymy na to, co nas w tej chwili w świecie i w Polsce otacza. Mhm. A z Grażyną to było tak, że no nam się po prostu ze sobą bardzo przyjemnie rozmawiało. I siedziałyśmy w różnych warszawskich kawiarniach bardzo długo i rozmawiałyśmy, opowiadałyśmy sobie różne historie. I wzięło się to rzeczywiście ze snu Grażyny o tym niedźwiedziu, który w jej śnie przechodził jej między nogami, ale filmowo się niestety nie dało tego robić. I jakoś tak krok po kroku już sama nie wiem, skąd się ta Lotta tam wzięła. Wiem, że tej Lotcie dałam imię potem, bo czytałam swojemu dziecku Astrid Lindgren i ona mi się wydawała, ta Lotta z bajki dla dzieci, bardzo rebeliancka. I pomyślałam sobie, że to jest właśnie taka dorosła Lotta. I tak krok po kroku to się budowało. Mhm. Ciekawa też jestem, czy już zaprosiłyście na jakimś etapie na wasze spotkania i rozmowy Monikę, żeby porozmawiać już z nią o tej roli, jak to tutaj zadziałało. Zapytam, żeby cię włączyć, bo tak, żebyś nie była tutaj... I tak jesteś niesamowita. Z przyjemnością słucham. Milcząca dosyć mocno w filmie, więc chciałabym się też zaangażować tutaj wokalnie. Też jestem ciekawa, na jakim etapie ta rola trafiła do ciebie i... jak właściwie ty się poczułaś tą Lottą? Czy to była Lotta z Astrid Lindgren, czy jeszcze jakoś inaczej? Bo to... Znaczy, do mnie ta propozycja przypadła bardzo prozaicznie, po prostu byłam na castingu i w ten sposób. A co Ania tam dostrzegła więcej dalej, to trzeba by było Anię pytać. Dlatego, że casting również polegał na tym, że niewiele mówiłam. I mówiąc szczerze, strasznie to lubię, że tam niewiele mówię. Jakoś bardzo, bardzo lubię tę rolę właśnie pod tym względem. Jak przeczytałam scenariusz, to znaczy to główna rzecz, która mi się od razu spodobała jako w ogóle zadanie aktorskie dla siebie samej, że sceny zwyczajnie po prostu nie są dialogowe. Bardzo mi się to podobało. Czyli znowu ten umiar, czyli gdzieś to może jest to adekwatne, jak ty na to patrzysz. No gdzieś chyba pod tym względem może się spotkałyśmy, jeśli o to chodzi. Znaczy, wiesz, ja przeczytałam scenariusz, on mi się bardzo podobał, bo już na początku samego tekstu miałam wrażenie, że sobie każdy może, ma możliwość interpretowania sobie tego, znaczy nawet nie tyle jak chce, ale jest wiele możliwości. I to mi się strasznie podobało. Podobało mi się też, co Ania powiedziała, jak się spotkałyśmy, że trochę jest na takim etapie i też, znaczy pamiętam, Ania, co powiedziałaś, że masz trochę, jesteś znużona robieniem takiej opowieści typu wstęp, rozwinięcie, zakończenie, przemiana bohatera, coś, znaczy takie klasyczne jakby budowanie jakby, nie wiem, filmu czy jakiejś takiej opowieści. I to mi się bardzo podobało, że to właśnie milczenie ma znaczyć, nie tyle akcja sama w sobie. I ja miałam ogromną trudność, jak na przykład rozmawiałam ze znajomymi i pytali się mnie, no dobra, a o czym będzie ten film, co tam się dzieje? To ja miałam takie, Wiesz, to była największa trudność, bo wszyscy są, jakby chcieliby bardzo usłyszeć pod tytułem, nie wiem, no jedzie pociągiem, spotyka coś i tak dalej, ale ja od razu miałam takie poczucie, że to jest tak kompletnie nieistotne, co tam się wydarza, jakby po kolei, prawda? A to, co ten film przyniesie, jakby... jakie zdarzenie, jaką atmosferę i czym to będzie.
Jasne. Dla każdego. Mhm. Coś w tym jest faktycznie, bo czytałam kilka recenzji i każda z tych recenzji oczywiście dotyka każdego filmu z osobna, ale przeczytałam parę interpretacji takich postaci Lotty, które w ogóle bym na to nie wpadła, że w ogóle jest. Jej, nawet nie wiedziałam, że coś nie czytałam, szczerze mówiąc. Ciekawa sama. Pokrótce powiem i powiem też, jak ja patrzę na tą postać, bo... Mhm. Bo to jest dosyć ciekawe, jak w zupełnie dwie różne strony idą te. W jednej z recenzji, nie pomnę teraz, kto był autorką, autorka napisała, że Lotta jest taką właśnie bardzo samotną postacią, porzuconą, która porzuciła też świat i zostaje absolutnie sama na końcu. I bardzo taki odbiór był, bym powiedziała, pesymistyczny jej historii. No to wtedy wchodzę ja i mówię, to nie wolność od, tylko wolność do. To jest prawdziwy wybór, to nie jest samotność, tylko pojedynczość. I sobie myślę w ogóle na takiej, że mam totalnie jakby taki vibe empowering płynący z tej historii. Aha. Właściwie można to wszystko za sobą jakby zostawić i stanąć i patrzeć na śnieg. I to też jest okej. Więc bardzo takie, no jak mówię, z jednej strony samotność i porzucenie świata i bycie odrzuconą przez świat, a z drugiej strony właśnie wolność do bycia sobą właściwie i zmierzającą dokądś, my nie wiemy. Nie musimy tego wiedzieć, poza tym to nie nasza sprawa. Więc zupełnie jakby, widzicie, to... Także to ja też bardzo jestem wdzięczna za tę opowieść właśnie dlatego, że ona otwiera tak strasznie dużo możliwości. No ale to są jakby rozmowy interpretacyjne. Chciałam się z wami podzielić tymi rzeczami, które też sama czuję, oglądając tę historię. Ale chciałabym też zapytać o taką jednak praktyczną stronę pracy, bo Aniu, pracujesz tutaj z Małgorzatą Szyłak, która jest fantastyczną operatorką i wy już razem pracowałyście też, więc też się zastanawiam, bardzo mnie interesuje w ogóle w kontekście pracy nad filmem rodzaj komunikacji albo brak potrzeby tej komunikacji, więc gdybyś mogła coś o tym powiedzieć, jak to też działało w kontekście wymyślania tego świata pod względem wizualnym, bo tam się mimo wszystko bardzo dużo dzieje, przynajmniej ja tak na to patrzę. W związku z tym, że pracowałam rzeczywiście z Gosią nad tym filmem, no to miałam już jakąś łatwość, bo znam Gosi sposób opowiadania, razem już pracowałyśmy dwa razy i było to dużo prostsze i też myślę, że troszeczkę nam ten język opowiadania narzucił ten pociąg, dlatego że on jest taki minimalistyczny. Gosia namówiła mnie na ten rodzaj formatu, który tam jest w filmie i jakoś w związku z tym, że spadł śnieg, którego teoretycznie tam miało nie być, ten obraz stał się jeszcze bardziej minimalistyczny, jeszcze bardziej graficzny. I tak się sprowadziło to do takiej rzeczywiście bardzo prostej kreski. Chociaż muszę tutaj szczerze przyznać, że pierwsze nasze założenie było to, że to się wszystko dzieje na zielonej trawie i potem na mchu, ale w nocy tuż przed zdjęciami spadł śnieg. I tutaj największy scenarzysta świata, wszechświata nawet nam taką niespodziankę zgotował. Więc tak. Tak, ja jestem ogromną fanką tego śniegu w tym filmie, mówiąc szczerze. Od pierwszych chwil po prostu, jak wiem, że to było zaskoczenie, natomiast ja miałam od pierwszych chwil miałam takie ojej, znaczy mam wrażenie, że nam to, mi przynajmniej, to stworzyło cały świat po prostu tych ludzi. Jakoś mi się to podobało bardzo, że ta rzeczywistość jest zamrożona tak samo jak oni w jakimś tam sensie, jacyś tacy osobni, zimni. Ale to jest też właśnie a propos tego chłodu, bo ja mam wrażenie, że Lotta tego chłodu nie czuje. Ona zawsze jest albo rozchełstana, albo nie ma skarpet, albo w ogóle się rozbiera. Niczym jej to nie przeszkadzało. Ja wiem, że to może brzmi zabawnie, ale dla mnie to jest totalnie poważne, że ona jest inna w taką postacią. Nie wiem, jak ty też sobie z tym zapytałam, tak jak ty sobie z tym radziłaś, Monika? Bo... Nie, wiesz co, ono było zimno, to sobie powiedzmy szczerze.
że było zimno. Prawda też jest taka, że w takich też chwilach to cała ekipa, która jest na planie, to dba o aktorów jako jajka, mówiąc szczerze. I tutaj naprawdę podziękowania dla wszystkich, ponieważ byli po prostu, stali na wysokości zadania, grzejąc po prostu wszystkie elementy garderoby pod swoimi kurtkami i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że wiesz co, to jak mówisz o tym, że masz wrażenie, że ja myślę, że ona po prostu zwyczajnie nie była przygotowana na taką pogodę, wybierając się w taką podróż, krótko mówiąc. Ale tak, no mieliśmy spory chłód na planie, to prawda. Dogrzewaliśmy się, czym się dało, więc są teraz różne możliwości dostępne na rynku. To było bardzo pomocne. To akurat w tym kraju. Ale nie, byliśmy, ja byłam jakoś przekonana, że my się jakoś rozchorujemy, czy, że będziemy mieli jakieś problemy, nic się takiego nie wydarzyło. Myślę, że to wręcz przeciwnie, nas bardzo zahartowało. No tak, no akurat zahartowanie w dzisiejszych czasach to jest coś, co bardzo przydaje. Aniu, proszę bardzo. Dawaj. Tak. Chciałam powiedzieć, że muszę to przyznać, że państwo, czyli Monika i Ignacy, który grał, Ignacy Lis, który grał Dawida, byli bardzo dzielni. Ja na planie mam wrażenie, że mam jakieś taką klapki na oczach i dopiero po czasie sobie zdaję sprawę z tego, co robię, znaczy po czasie, w sensie po zdjęciach. Bo rzeczywiście te zdjęcia były bardzo trudne. No, pierwszy nasz dzień zdjęciowy to była całodniowa scena erotyczna, którą kręciliśmy w totalnym mrozie, w lesie, w bardzo trudnych warunkach. No i myślę, że no to rzeczywiście wielka odwaga i jakby wielkie poświęcenie ze strony i Moniki Ignacego, także tutaj oficjalnie dziękuję bardzo za zaufanie. To też było tak, że po pierwsze wiedzieliśmy, w co się ładujemy, taka jest prawda. I pamiętam, że jak powiedziałaś, że to będzie pierwszy dzień zdjęciowy i to będzie, i myślę, że jak mówimy o tym, wiesz, przypadku, że ten śnieg spadł i coś, mam wrażenie, że całe też szczęście, że te pociągi tam nie jeździły tak bardzo i musieliśmy nagrać to tego pierwszego dnia, bo mam wrażenie, że my byliśmy jeszcze tak rozgrzani po wiecie, życiu miejskim, tacy mieliśmy jakąś taką kumulację ciepła w ogóle, bo już każdego następnego dnia było nam coraz zimniej, mówiąc szczerze. Mhm. Więc jakby to super, że to właśnie się wydarzało pierwszego dnia, tak mi się wydaje, teraz z perspektywy. Chociaż ja sobie zapisałam taką obserwację, którą też mam, kiedy patrzę na wasz film, że kiedy jest tak zimno, to każde ciepło wydaje się strasznie gorące. I kiedy faktycznie mamy to pierwsze zetknięcie dwóch ciał, to mam wrażenie, że tam jakby naprawdę tak jakby grzejnik ktoś nagle włączył, że to jest tak niesamowicie namacalne, ale to też wynika z dźwiękosfery tego filmu. I Aniu, chciałam cię też o to zapytać, bo coraz więcej się mówi o tym, jak film ma tą warstwę dźwiękową. Jakby to nie jest taka rzecz, na którą się w pierwszej tam dziesiątce rzeczy zwraca uwagę w filmie nadal w Polsce, chociaż coraz więcej jest i autorów, i właściwie ludzi zajmujących się kinem od tej drugiej strony, którzy piszą o tym teksty i przysłuchują się filmom. Więc chciałabym cię też zapytać o ten wymiar, bo tam każdy oddech, każdy szmer właściwie bardzo mocno gra. Jak to tutaj, jak nad tym praca wyglądała? Wiesz co, dla mnie to jest bardzo, bardzo istotna sfera filmu, dlatego że moim zdaniem, a pewnie nie tylko moim, ona oddziałuje na naszą podświadomość. Mhm. I tak się przenoszą jakieś takie podstawowe emocje i przez ten dźwięk czuć taką organiczną obecność drugiego człowieka na ekranie. I ona jest szalenie ważna. A jeśli chodzi o tę scenę erotyczną, to próbując dźwięk do niej zrobić, ten chłopak, który to robił, zaproponował mi w tym miejscu muzykę. A dla mnie to było zupełnie niepotrzebne. Ja chciałam właśnie bardzo mocno być blisko tych ludzi, a muzyka by mnie gdzieś oderwała od tego, odniosła.
od tej rzeczywistości, w której oni są, ale też w dźwięku jestem taką wielką minimalistką, tak, że jakoś tak organicznie skupiam się na tym, co jest i co widzę, i ten oddech, który potem był dogrywany już po montażu, też jest bardzo ważny. Bo no to rzeczywiście oddziałuje, jest bardzo takie sugestywne, sensualne. Nawet sobie jak tego nie uświadamiamy, to zostawia taką silną informację w naszej podświadomości. Mhm. Czyli to, Moniko, ty dogrywałaś te swoje oddechy, czy to jak to? Tak. Ciekawa jestem, jakie to jest zadanie, bo to jest jednak coś zupełnie jakiegoś, nie to dubbing, ani to gra aktorska. Jak to działało? To jest upiorne, po prostu, wiesz, nagrywać oddechy siebie samej jest. Nie, oczywiście, wiesz co, no mieliśmy tą wyjściową, jakby bardzo realną tego, co tam się wydarzało na planie, bo siłą rzeczy, no to były nasze oddechy i pewnych rzeczy się oderwać po prostu zwyczajnie nie da. To nie tak, że raptem dołożyliśmy coś, czego nie było. Więc ja miałam po prostu, że tak powiem, wzór siebie. No tylko, że musiałam powtórzyć, żeby było to bardziej słyszalne przede wszystkim, dlatego że przez to, że był tam strumień na planie, to on, no tu mieliśmy problem dźwiękowy, że on bardzo dużo rzeczy zagłuszał. W związku z tym... To nie był strumień. To nie był strumień na planie, to plan był w strumieniu. Okej, okay. Odwrotnie, to tak. Prawda. Ktoś tam chyba musiał jednak... Zimą usty ten górski strumień, rozumiesz? I scena na śniegu. I stojącą po kolana w wodzie. W taki... Słuchaj, tak było, rzeczywiście. Tak było. Ekipa była po prostu wyubierana. Stała po prostu w jakichś takich bardzo wysokich kaloszach w którymś momencie, nawet w tym strumieniu. I pamiętam już w którymś momencie, jak było dobrze, słuchajcie, to musimy powtórzyć, robimy jeszcze tak. No to musicie się znowu położyć, musicie, wiesz. I pamiętam tylko takie w którymś momencie spojrzenie jednego tam z panów, nie wiem, od kamery, czy ten tak spojrzał i mówi tak: wy aktorzy to nie jesteście normalni. Wiesz, z taką, ja nie wiedziałam, to była jakaś mieszanka podziwu z jakimś takim, że dostrzegł jednak, że to już jest. Jest to faktycznie wymagający projekt. Czy on w ogóle nawet użył określenia inny gatunek ludzi, czy coś takiego, wiecie, jakoś po prostu jakoś... Ludzie to było to dosyć, po prostu. Tak, ludzie dosyć zabawne. Młodu, którzy właściwie przybywają do nas gdzieś z przyszłości, żeby właśnie grać w takich filmach. Moniko, może ty jesteś właściwie osobą z przyszłości. No wiesz, nie bez kozyr jest 2022, więc... No tak. Właśnie, chciałabym też zapytać, bo tak jak mówiłam o tym wcześniej i mówiłaś, Aniu, też o scenie z niedźwiedziem, ona się jakby rozgrywa w trochę innym porządku. Ja oczywiście tutaj nie wchodzę w takie licealne, co autorka miała na myśli, to nie o to mi tutaj chodzi, tylko bardzo wnikliwie się starałam przyglądać temu filmowi i zauważyłam też, że część kobiet, które jadą tym pociągiem, wiezie ze sobą transparent. Ty mówiłaś już o tym, że jednak ten film jest reakcją na rzeczywistość, tak. Chciałabym jednak podrążyć ten temat, bo on ukazuje się jednak teraz, jesienią późną 2020 roku. Nawet gdzieś komuś napisałam erotika 2020, słuchajcie, tak mi się raz przejęzyczyło niechcący. I też chciałabym jednak ruszyć ten temat, jakby waszego postrzegania teraz tego, co robiłyście jakiś czas temu w stosunku do tego, jak wchodzi to na nasze domowe ekrany, bo wydaje się, że to wybrzmiewa jeszcze mocniej. I też jestem ciekawa, jak wy na to patrzycie. No wiesz co, myślę, że tak jak rozmawiałam też z innymi reżyserkami, to zupełnie nie spodziewałyśmy się tego, że ta sytuacja i wobec kobiet w Polsce się jeszcze zradykalizuje. Myślałyśmy, że to, co się wydarzyło wtedy podczas tych czarnych protestów, to jest wszystko, co może być najgorsze. Ale okazuje się, że tak, jesteśmy na dnie i kopiemy dalej. No i to jest wstrząsające tak naprawdę. I no, sama jestem ciekawa, jak to się skończy. W jakiś sposób ten strajk kobiet wpłynie na rzeczywistość. Natomiast nie wiem, czy nasz film
jest taką odpowiedzią na to, co się dzieje w tej chwili. Natomiast ten głos był dla nas ważny, żeby się on pojawił, żebyśmy były w tym wszystkie razem, właśnie pisarki i reżyserki. I nie odwołujemy się do tej rzeczywistości współczesnej, bo nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, tak szybko zareagować i tak szybko zrobić film, ale w jakiś sposób mam wrażenie, że to poczucie nadchodzącej katastrofy gdzieś w nas już wtedy było i tak jakoś intuicyjnie wywieszczyłyśmy coś rzeczywiście złego po prostu w swojej istocie. No tak, to jest najmocniejsze jednak, jak się nagle okazuje, że coś jest zbyt adekwatne wobec rzeczywistości, jeszcze bardziej niż można było sobie wyobrazić, kiedy się nad tym pracowało. Moniko, a jak ty na to patrzysz z dzisiaj, tam wysyłając się nagle w przeszłość jednak, chociaż już wiemy, że jesteś osobą z przyszłości? Więc ja bym nie chciała tak ogólnie teraz rzecz biorąc jakby spisywać tego filmu, myśląc tylko o tym, że jest to jakaś odpowiedź na to, co się dzieje, bo uważam, że tak nie jest. A coś takiego przeczytałam, to wydaje mi się, że nie. Jestem równie przerażona, jak myślę wiele z nas. Wiesz, jak zajmowałyśmy się w ogóle tym filmem i myślałyśmy o tym, ja w ogóle odeszłam od myślenia i od warstwy jakiejś takiej tu i teraz. To znaczy, jakby miałam wrażenie, że tworzymy coś w sumie w jakiś sposób odrealnionego. I boli to, kiedy realność po prostu przybliża to bardziej. No tak, no tutaj możemy się wszystkie podpisać pod tym samym właściwie, bo wiadomo, najgorzej jest oglądać rzeczy, które są niby dystopijnym science fiction z przyszłości, a poruszają tematy, które dotyczą naszej codzienności tak mocno, że wtedy tym bardziej się w tym przeglądamy i w tym bardziej to na nas działa, szczególnie ten podzielony świat, bo właśnie ja tak myślę o waszym projekcie, jeśli jeszcze mogę tutaj dorzucić to, że to jest taki triumf przede wszystkim współdziałania i wspólnotowości. I też jestem ciekawa, czy wy już jakby pracując nad swoimi częściami, i to jest pytanie i do ciebie, Aniu, i do ciebie, Moniko, czy kontaktowałyście się też z innymi, czy to się działo wszystko jednocześnie i miałyście taką właśnie wspólnotę jakiejś wymiany też w trakcie tej pracy, czy każda z was rozeszła się w swoją stronę i później dostarczyła swój gotowy film, bo jestem ciekawa, czy ta współpraca miała właśnie taki charakter też takiego procesu i się rozgrywała w trwaniu. Jak to tutaj zadziałało? Wiesz co, no myśmy się na coś umówiły. Potem, jak te scenariusze powstały, to Marta Konarzyska, scenarzystka, która pracowała z Olgą Hajdas, dołożyła jakieś takie wspólne rzeczy i ułożyła trochę te scenariusze, ale nie po to, żeby się łączyły one w warstwie takiej story z historii, tylko raczej w znaczeniu, w poziomie znaczenia, żeby miały jakieś podobieństwa. No i w trakcie pracy już zdjęcia miałyśmy w różnym okresie, raczej się nie wymieniałyśmy, ale potem pokazywałyśmy sobie nawzajem różne układki i wspólnie decydowałyśmy o kolejności filmów. No i rozmawiałyśmy o tym, o jakichś takich różnych wyborach naszych. Nie była to ścisła współpraca, natomiast jakaś taka wymiana rzeczywiście tam istniała, no ale w związku z tym, że jesteśmy jakby totalnie inne i każde z nas ciągnie w inną stronę, no to nie wpływałyśmy mocno na siebie. Też to było takie założenie tego. Ja znałam ogólne założenie tylko, jakby wiedziałam, że będzie właśnie 5 części i 5 kompletnie, znaczy, że prawdopodobnie one będą bardzo różne, bo wiedziałam, kto się nimi zajmuje. Scenariusz znałam tylko naszej części.
kiedyś po prostu dopytałam gdzieś kogoś i ktoś mi tak po prostu opowiedział, jakby tak w skrócie, mniej więcej, co będzie się działo w innych. I byłam bardzo ciekawa efektu. Tak ogólnie, jak to będzie, jak to się wszystko złoży w całość, ponieważ znałam jakby to, co my robimy i to mi się tak wydało bardzo, nie wiem, poetyckie. Nie wiem jak to inaczej określić. I zastanawiałam się po prostu, jak to będzie, czy te inne części będą służyć jakby sobie, czy wręcz przeciwnie, mogą przeszkadzać. I mi się, znaczy od tego zaczęłaś, Kaja, mi się to strasznie podobało i to, co powiedziałaś na samym początku o umiarze, że mi się bardzo właśnie podobało w naszej części właśnie to, że ten umiar i mam wrażenie, że on tu bardzo fajnie zapracował. Ale także też ze względu na okoliczności, jakby te etiudy dookoła, prawda? Jasne. Tak jak w zderzeniu z umiarem wybrzmiewają te bardziej, nazwijmy to, mocno gatunkowe, szalone, rytmiczne, montażowe bardziej bym powiedziała filmy, tak ten może wybrzmieć w tym zderzeniu i to jest najfajniejsze chyba. Nie wiem, Aniu, jakie ty masz przemyślenia na temat w ogóle takiego zestawiania różnych sposobów opowiadania historii w ramach takiej antologii, bo to jest w ogóle sam byt, jakim antologia jest dosyć interesujący. Dzięki temu. Ania nam się chyba Wydaje mi się, że to jest trudna forma i wymaga jakiejś takiej otwartości na to, co się za chwilę wydarzy i w którą stronę poniesie historia, ale nam się wydawało to adekwatne do tego, co chcemy powiedzieć, tak? I że chcemy wspólnie ten nasz głos wyrazić, wspólnie z pisarkami. 10 kobiet w ten sposób mogłyśmy albo namalować wspólnie obraz, albo zrobić antologię filmową, a jakoś wydaje mi się to interesujące. Tak? Dla mnie jako widza ja chciałabym taki film zobaczyć. Tu chciałaby zrobić film o kondycji we współczesnej Polsce, byłabym tego ciekawa. Szczególnie jeśli miałyby być tam sceny erotyczne. No tak, to właśnie żartuję. Pięknie się to zgrało. Weszłam do internetu, przeczytałam, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, to mnie od razu postanowiłam nie gotować do końca życia. I to jest triumf wyboru właściwie. Każdy powinien robić i każda powinna robić to, co najbardziej jej odpowiada. Ach tak, to są takie bonmociki, typowo patriarchalne polskie bonmociki, gdzie kucharek... Nie 6, tylko 5. Ktoś się tutaj w ogóle... Nie nazwałabym tego patriarchalną, tylko dziadek. Jakie, przepraszam cię, bo przerwało na moment. Jak dziaderskie. A to nie to samo? Myślałam, że to jednak to samo. Patriarchalne tak brzmi, elegancko, gaderskie. A jeszcze wiesz co, chciałam jeszcze, nie było, chyba kończymy, tak? Chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz a propos twojej interpretacji naszej etiudy, że ona jest bliska mojemu myśleniu, bo jak rozmawiałyśmy z Moniką o tym, to właśnie pamiętam, że tam na końcu, Monika, pamiętasz? Pojawiało się słowo wzrastanie, tak, że to nie jest kobieta, która zmierza do nikąd, tylko właśnie ona się buduje właśnie, powstaje, integruje i może coraz więcej wie, kim jest. Ale mi się w ogóle, wiesz, te dwie interpretacje podobały, to znaczy moim zdaniem jedna nie wyklucza drugiej. Nie wiem, Kaja, ty powiedziałaś o swojej... Nie, absolutnie. Ale... Twoja dotyczyła bardziej końca, interpretacji końca, a wcześniej mówiłaś też, że o kimś, że o samotności, tak, o jakimś tym, moim zdaniem ale one... Ale tam było o końcu, że Lotta stoi sama, że Lotta zostaje sama. No tak, tylko właśnie ja bym się tutaj zgadzała z Anią i z tobą, tak, znaczy, że ta samotność jest wyborem, nie jest koniecznością, jest wyborem i to jakby nie jest w związku z tym jakby złym wyborem, tak? Jakby jest wyborem, postanowieniem. Cieszę się, że to jak czułam ten film, jak go widziałam, rymuje się właśnie
z tym, jak na to patrzyłyście, bo ja naprawdę miałam poczucie, że to jest optymistyczne zakończenie. Takie ku życiu, ku wolności i ku samodzielności też. Bo tam jednak jest w tym świecie ten rozdział, że, że tu panie na prawo, panowie na lewo, czy panowie do lasu, panie przy nasypie, to wszystko jest bardzo jasno podzielone, a Lotta w ogóle jeszcze gdzieś w inną stronę. I to jest ekstra. Bycie taką Lottą, niezależnie od tego, czy to z Astrid Lindgren, czy z Niedźwiedzia, czyli waszego filmu, to jest jednak bardzo, powiedziałabym, optymistyczna perspektywa. I myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę, bo chciałam, żeby miała też taką nutę wznoszącą, a tutaj... Właśnie, wiesz, to, bo dla mnie też rzeczywiście jest to ciekawe, bo ja z wieloma osobami rozmawiałam i oni i wiele osób mi powiedziało, że to tak, nie, takie ciężkie, nie, że takie ciężkie. Ja naprawdę wielokrotnie miałam coś takiego, byłam tak zdumiona, że oni mają właśnie poczucie jakiejś takiej naprawdę, takiej bardzo dużej wagi. Więc bardzo mnie pociesza to, co powiedziałaś, bo ja dokładnie, znaczy też mam takie poczucie, że to spojrzenie w przestrzeń jest tylko właśnie oddechem i nabraniem powietrza na tę całą przestrzeń nową. No tak, ona w końcu jest w drodze, a my nie musimy wiedzieć, dokąd ona zmierza, bo to jest absolutnie i totalnie jej sprawa i to jest ekstra. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Opatrzę ją tytułem Adekwatna interpretacja niedźwiedzia Anny Jadowskiej. Jedyna właściwa interpretacja niedźwiedzia Anny Jadowskiej. Coś w tym stylu, jaki to będzie miał tytuł. Trzymam za Was kciuki. Trzymam kciuki też za współpracę i współdziałanie i niepoddawanie się. I to, jak to było? Wzrastanie. Bo to jest jednak coś, co nam się wszystkim przyda w tych okolicznościach przyrody i świata wokół nas. Mam nadzieję, że będziemy miały też okazję się spotkać gdzieś kiedyś w Rilu i jeszcze sobie pogadać, bo to zawsze miło. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Pa, pa. Dzięki, cześć. Cześć. Czekaj, teraz przerwę. I wróciła Ania Kot! Jej! Wieczór. Chciałam Wam bardzo podziękować, że się udało o tej porze i w ogóle wszystko. Super. Też bardzo dziękuję. Aniu, ja mam tylko jedno pytanie, czy ja mogę to całe z Tobą wrócić po prostu na YouTube, a możesz to też być w naszym wideo. Ja bym tak chciała, żeby to było takie właśnie. Aż, nie, bo aż się zawstydziłam teraz. Jestem taka strasznie domowa. Ja wszyscy w 2020, ja taka wymalowana byłam w telewizji. O, no widzisz. Znaczy ja Wam nie pokażę, ale ja siedzę w swoim łóżku, bo w ogóle jest. Ale ja tak samo. Nie jestem u rodziców w łóżku, leżę, więc... Zrobimy jakąś autoryzowaną wersję, zanim wrzucimy na YouTube, ale ja bym chciała jednak całość, byłoby strasznie. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, Aniu, dziękuję Ci też za pomoc i trzymam Cześć. Się. Cześć. Cześć, do zobaczenia, pa. Dobrej nocy, pa. Pa, pa.